Do mojego auta wsiada już mój kolejny gość, profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. O, tu. Udało się? Udało się. Udało się. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tutaj sobie trochę o polityce z tej prawej strony porozmawialiśmy z moim poprzednim gościem. Ale i o estetyce. Też. A czy to takie ważne w polityce? Tak. Słuchał no, nasz, pan naszej rozmowy widzę od początku. Tak, czy to takie ważne? Rozmowy, pani redaktor, bo nawiązanie chociażby do Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, tak. I pamiętamy tę sławetną pierwszą tego typu kampanię prezydencką w Polsce, która była robiona trochę na styl amerykański, gdzie kandydat musi być nie tylko merytoryczny, ale też dobrze wyglądać. Pamiętamy słynne zupy prezydenckie, niebieskie koszule i farbowane soczewki kontaktowe. Oczywiście. Więc wszystko było oczywiście też ważne. No tak, ale z perspektywy czasu chyba też Polacy patrzą właśnie na prezydenturę pana Kwaśniewskiego z takim przymrużeniem oka trochę, bo tam było dużo takich wpadek, które do tej pory powodują uśmiech na naszej twarzy. Powodują uśmiech, pani redaktor, ale też badania opinii publicznej pokazują niezbicie, że Polacy uznają Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta w polskich dziejach. Nie tylko III Rzeczypospolitej, no bo oczywiście się... Tak. Pamięć Polaków nie sięga II Rzeczypospolitej, ale Aleksander Kwaśniewski wyrósł na takiego przywódcę, na takiego polityka, który jest uznawany za dobrze radzącego sobie w różnych sytuacjach, dobrego arbitra, rozmawiającego ze wszystkimi, potrafiącego zbliżać różne środowiska, często przeciwstawiającego się również własnemu obozowi władzy. Teraz przypomniało mi się to takie słynne powiedzenie, jak, no katy ta was można. I od razu po prostu, no, jak to się mówi, morda mi się śmieje. Tak, więc dobre wspomnienia tej prezydentury. Tak. No właśnie dlatego o tym mówię, że to są takie żartobliwe momenty, które powodują w Polakach, nie wiem, jakąś taką właśnie, taki ale uśmiech na twarzy. Panie, tak, to taki... Jak znaleźć takiego kandydata? Dokończę ten wątek. Można powiedzieć, że to jest... Śmiejemy się często, ale śmiejemy się w sposób życzliwy. No właśnie. Mam wrażenie, że po prezydenturze Andrzeja Dudy nie będzie śmiechu życzliwego, będzie tylko śmiech. Memy będą. Będą memy. I to jest trochę smutne, prawdę mówiąc, bo oczekiwalibyśmy, że prezydent będzie się kojarzył pozytywnie, że będzie taką postacią, która pomimo różnego rodzaju wpadek, to są tylko ludzie, będzie w stanie jednak zachować w pamięci to, co dobre, a tutaj będzie niestety dużo niedobrego. Niedobrego. Kto w takim razie mógłby być tutaj, od początku dzisiejszego poranka rozmawiamy o kandydacie na kandydata. Czy ktoś spełnia takie cechy, których tutaj szukamy? Ale pani redaktor pyta o PiS? Czy o wszystkich, generalnie. Pismo, proszę, zacznijmy od PiSu. No. Pani redaktor, powiem rzeczy trochę niepopularnej. Ja uważam, że błędem jest, że mamy wybory powszechne i bezpośrednie. Ja się zajmuję, system amerykański jest lepszy? Ja się zajmuję prezydenturą od już prawie 30 lat. To jest mój obszar badawczy główny. Tak. I jeżeli zestawimy to, co mamy w Konstytucji i to, co mamy w pewnej polskiej tradycji ustrojowej z tym, co łączy się z wyborami powszechnymi, to mamy tu pewien zgrzyt, pewne zderzenie. Bo dajemy takiej osobie, która jest wybierana w wyborach powszechnych, bardzo dużą legitymację, duży potencjał, dużą siłę. On się zawsze może powołać na to, że został wybrany z woli narodu. I Lech Wałęsa na przykład bardzo często to wykorzystywał. Tak, to prawda. Do parlamentarzystów was jest tam 460 czy 560, a ja jestem jeden, którego wybrał naród. A z drugiej strony konstytucja nie daje władczej prezydentury, bo pani powołała się na amerykański przykład. Tam jest władcza prezydentura. Prezydent jest rządem. I to daje zupełnie inne pole do działania. W Polsce prezydent jest arbitrem, czyli kimś, kto nie rządzi, tylko ma harmonizować współpracę różnych instytucji państwa, różnych ośrodków władczych. A te wybory prezydenckie to są trochę za dużo. No przy okazji jeszcze mówi rządowi, no słuchajcie, wy jesteście z powołania, ja jestem z wyboru, macie się mnie słuchać, macie koordynować ze mną swoją politykę, a konstytucja mówi wyraźnie, że to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. A więc
Ja bym był bardziej może nie amerykańskiego, tylko włoskiego modelu zwolennikiem, czyli parlament z elementami wpływu społeczności regionalnych. Tak zwany poszerzony parlament jest tutaj tym polem wyboru głowy państwa. Przy okazji unikamy kosztownych i często, przepraszam, ale jarmarcznych kampanii. Czy prezydent Rzeczypospolitej ma się wykazać tym, że dobrze tańczy pod disco polo? Bo przecież to się często do tego sprowadzało. Oczywiście. A przecież my nie tego chyba oczekujemy. No dobrze, ale no nie wyobrażam sobie, że Rafał Trzaskowski, kandydat najprawdopodobniej, no Donald Tusk już zaznaczył, że on nie będzie kandydował, powiedział to wyraźnie, więc zostaje nam tutaj nazwisko Rafał Trzaskowski, ewentualnie pojawia się jeszcze nazwisko pana Sikorskiego gdzieś w tle. Który by bardzo chciał, ale przypuszczalnie to nie ma. No po kampusie Polska raczej mamy tak pewność, to wstępne namaszczenie, właściwie przypieczętowanie pewnego. Ale wyobraża sobie pan Rafała Trzaskowskiego tańczącego do disco polo na festynach po to, żeby zdobyć głosy? Ja mogę sobie wszystko wyobrazić, panie redaktor, ale to jest takie przykre wyobrażenie raczej, bo jeżeli chcemy widzieć prezydenta jako majestat Rzeczypospolitej i kogoś, kto rozwiązuje trudne problemy, to kampania tak wyglądać nie może. No to nie powinna tak wyglądać. Ale powtarzam, moja wyobraźnia jest spora. Potrafię sobie wyobrazić. No dobrze, ale z drugiej strony taki kandydat jak siedzący tutaj przed chwilą dosłownie pan Tobiasz Bocheński. Już mógłby tańczyć na takim festynie? No, mógłby. Powtarzam, każdy by mógł. Nie, zastanawiam się, czego oczekują Polacy. Co sprawi, że oni wyjdą z domów? Bo po tej wypowiedzi Donalda Tuska na kampusie mówię o aborcji. Kobiety mają prawo mieć foszka. Mają prawo. W związku z tym mają prawo powiedzieć, dobra, umawialiście się, nie dotrzymaliście słowa, to na następne wybory wystarczy, że nie pójdą. I co wtedy? Tylko jest pytanie, czy będą wyborcy i wyborczynie lokowały te pretensje w kandydacie czy kandydatce na prezydenta, czy też raczej w obozie władzy, który no, kreuje propozycje prawne i je przeprowadza przez parlament. No ale oczywiście w polityce jest tak, że się łączą te kropki w kandydacie na prezydenta. Może też ta frustracja się wyrazić. No, Rafał Trzaskowski, jeżeli jego bralibyśmy pod uwagę, mówi w ten sposób. Ja mam wolę realizacji tego programu, mam wolę realizacji tego, co postulowaliśmy w kampanii 2023 roku. Jak ja będę prezydentem, jeżeli tak się stanie, to będę sprzyjał takim rozwiązaniom. Więc można powiedzieć, on ma jako kandydat na prezydenta czystą kartę. On pokazuje, że jeżeli zagości w Pałacu Namiestnikowskim, to będzie te kwestie chciał rozwiązywać. No ale potem mamy takich koalicjantów jak pan Czarzasty, który mówi, mieliście rząd złodziei, teraz macie rząd leni. No na pewno słyszał pan tę wypowiedź. Czarzasty słynie z języka kwiecistego. Czy tu lenistwo odpowiada za brak wspólnego zdania? Czy tu naprawdę można było wykonać jakąś pracę, żeby przekonać pana Kosiniaka? Czy to są postaci nie do przekonania? To nie jest lenistwo. Ja powiem, pani redaktor, tak. Zrobiono pewien podstawowy błąd założycielski. Mówi pan o koalicji. Mówię o koalicji. Mhm. Kiedy budowano koalicję po wyborach, trzeba było powiedzieć wyraźnie opinii publicznej, że są sfery, których się wspólnie zrealizować nie da. A sygnał, który szedł do opinii publicznej, był raczej taki, że będziemy realizować właściwie ten program, który zaproponował największy zwycięski komitet, czyli Koalicja Obywatelska. I utrwaliło się gdzieś w głowach wyborców, że świetnie, to zrobimy te 100 postulatów. A trzeba było powiedzieć wprost, podpisujemy koalicyjną umowę, która mówi wyraźnie, no pewnych rzeczy nie da się zrobić, bo nie mamy zgody. Pewne zrobimy i to jest podstawa i to jest fundament. Ale może wtedy nie byłoby tej frekwencji. Ale ja mówię o tym, co po wyborach. A, co po wyborach. Po wyborach, że przez miesiące, aż do momentu, kiedy nastąpiło sprawdzam w Sejmie, było to przekonanie, że jednak się wszyscy zgodzą. Tu jest jeszcze jeden rozdźwięk oczywiście i ten sygnał kieruje do liderów Trzeciej Drogi, żeby oni dobrze czytali wyniki badań opinii publicznej.
bo wyborczyni i wyborcy trzeciej drogi to raczej wyborcy i wyborczyni postępowi, że oni chcą tych zmian. Tak. Tu jest rozdźwięk pomiędzy tym, co mówi ale proszę zobaczyć, w tym momencie pan Donald Tusk zagrał tak, że cała wina spoczywa na barkach pana Kosiniaka-Kamysza. Donald Tusk wie, co robi. No właśnie. Ale chciałam, żeby to pan powiedział. Oczywiście. To jest taka zasada, że przepraszam, skończyły się już sentymenty i skończyły się te momenty, kiedy żyliśmy w euforii wygranych wyborów i szukaliśmy tego, co nas łączy. Za chwilę będziemy musieli szukać tego, co nas dzieli, bo my musimy zaistnieć w kolejnych odsłonach wyborczych. Wczoraj w wywiadzie w jednej z telewizji Rafał Trzaskowski powiedział tak do wyborców: powinniście dobrze wiedzieć, kogo wybieraliście w październiku. Jeżeli chcieliście postępu, to Koalicja Obywatelska wam to gwarantowała. Jak wiedzieliście, że nie chcecie tego postępu, trzeba było głosować na trzecią drogę, bo ona ma bardziej konserwatywne podejście. Wyborcy, to jest twoja wina? I wyszło na to, że to wyborcy sami sobie są winni, bo nie zagłosowali tak, jak należy. A prawda jest taka, że tam były inne priorytety tej kampanii wyborczej. Priorytet był taki, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. I liderzy również Koalicji Obywatelskiej wyraźnie wysyłali sygnał do wyborców, że słuchajcie, dla dobra potencjalnej koalicji zagłosujcie na którekolwiek z ugrupowań demokratycznych, bo nade wszystko ważne jest to, żebyśmy utworzyli koalicję, mieli tę zdolność koalicyjną i odsunęli PiS od władzy. I tam było koło ratunkowe rzucone w trzeciej drodze i nikt się w tym momencie nie zastanawiał, jak kwestie aborcyjne czy związków partnerskich będą wyglądały. To teraz tak. Co jeszcze będzie tematem kampanii, proszę powiedzieć, kampanii prezydenckiej? Ta aborcja to na pewno jest temat, który cały czas będzie pojawiał się i trochę będzie jak gorący ziemniak, rozumiem. Będą się przerzucać tym gorącym ziemniakiem między sobą. Koalicjanci i opozycja. Ale myślę, że takim przewodnim tematem będzie jednak bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w różnych wymiarach. Wczoraj mieliśmy sytuację niezidentyfikowanego obiektu, który wleciał również tak na terytorium Polski. Ale i takich sytuacji może być coraz więcej. To jest jeden aspekt, pani redaktor, bo takie bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo granic, terytorium, to jest cyberbezpieczeństwo. Ale my mamy szereg tych pól, które nazywamy polami bezpieczeństwa i będzie to bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej, będzie to bezpieczeństwo informacyjne, będzie to bezpieczeństwo również codziennego życia. Mhm. Nazwijmy je takie społeczne, socjalne. A ma pan na myśli tutaj temat przyjmowania uchodźców? Między innymi. Ale też chociażby zachowania pewnych świadczeń społecznych, które też wpisują się przecież w poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie szeroko pojętego bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo również akcentuje dlatego, bo i prezydentowi przypisuje się to szczególne pole. To on ma między innymi odpowiadać za to generalnie pojmowane bezpieczeństwo w państwie. No zresztą artykuł 126 Konstytucji jemu też to przypisuje. Nomen omen, nie do końca ściśle rozdzielając, co ma robić rząd, a co ma robić prezydent w tym zakresie. Natomiast prezydent jest tym gwarantem bezpieczeństwa i na pewno kandydaci będą to w kampanii bardzo wyraźnie akcentować. Jeszcze kilka rakiet wleci w terytorium Rzeczypospolitej i mamy na kampanię wyborczą bardzo dobry materiał. Ktoś będzie lepiej niż poprzednicy, niż do tej pory pilnował tego, żeby nasze terytorium nie było tutaj w jakiś sposób zagrożone. Więc na pewno bezpieczeństwo, na pewno pewien styl sprawowania prezydentury, czyli to otwarcie na przykład na przeciwników politycznych. Myślę, że sporo deklaracji padnie w kampanii wyborczej, że dla dobra wspólnot, dla dobra Polski, taki dialog trzeba prowadzić. To jest leitmotiv, który się pojawia w każdej zresztą kampanii. Proszę zauważyć, że Andrzej Duda, który zasłynął akurat brakiem zdolności do rozmowy z przeciwnikami politycznymi, wybijał to niezwykle silnie w swojej kampanii. Tę potrzebę zbliżania i
arbitrażu, ale też na przykład kwestie odbudowy praworządności. No, prezydent ma tutaj ogromną rolę w budowaniu takiego poczucia, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i że trzeba przestrzegać prawa przez 8, a właściwie 10 licząc dwie kadencje Dudy ostatnich lat, no to poczucie tej praworządności ze strony prezydenta, szanowania praworządności był raczej kiepski. Proszę powiedzieć, bo w ostatnim tygodniu słyszeliśmy takie dwa zdania z ust pana Kaczyńskiego i pana Tuska. Z ust pana Tuska takie zdanie, że nawet nie wiedzieliście, nie mieliście pojęcia, jaką wielką energię daliście komuś takiemu jak ja. To mówił Donald Tusk do młodych ludzi. A z drugiej strony mamy prezesa Kaczyńskiego, który mówi o panu Błaszczaku, że to on jest tym, namaszcza go na swoją pozycję, mówiąc, że on te wszystkie funkcje, które on pełni, pan Błaszczak absolutnie do wszystkiego tak samo się nadaje. Czyli pokazuje to, ty będziesz moim następcą. Wiadomo, no, jak to się mówi, stary kot czerpie energię od młodego kota. A właściwie można powiedzieć, że mamy dwa style przywództwa tutaj pokazane symbolicznie. Styl symbolicznie, dlatego to chciałam porównać te dwie wypowiedzi. I bardzo dobrze pani rektor wybrała, bo świetnie to opisuje tę sytuację, o której chcę powiedzieć. Styl demokratyczny, czyli lider, który mówi, słuchajcie, no, my nie działamy w próżni, my opieramy się na woli wyborców i to od was zależy, jak będzie sprawowany rząd. A z drugiej strony styl autokratyczny, który polega na tym, że właściwie dziedziczymy władzę, przekazujemy ją sobie, namaszczamy następcę. Pan prezes Kaczyński kilka dni jeszcze temu powiedział jedną rzecz. Gdyby ode mnie zależało, to pan prezes Błaszczak byłby następnym prezydentem. A więc miłościwie panujący władca pokazuje, kogo by sobie życzył jako następnego prezydenta. Oczywiście świat nie jest taki piękny i taki idealny. No, Donald Tusk też nie jest idealnie demokratycznym liderem. Ten model, który raczej w polskim systemie politycznym dominuje od lat, to jest model zbliżony do wodzowskiego. Ta rola liderów jest ogromna. Natomiast Donald Tusk lepiej radzi sobie w pokazywaniu, że słucha innych, że chce legitymizować swoje rządy poprzez wolę obywatelek i obywateli. Jarosław Kaczyński nawet nie próbuje tego ukrywać, że on właściwie kieruje się tym, co on uważa za stosowne, własną wiedzą, własną intuicją, własnymi doświadczeniami. No, ale tak patrząc na partię, czy naprawdę dla PiSu jest dobrym rozwiązaniem droga, czy też pójście tą samą, cały czas tym samym systemem? Co prezes uważa, tak mają uważać wszyscy? Czy te czasy już się nie kończą? Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość wpada w pewien klincz. No właśnie, mają chyba największy kryzys od czasów. Mają ogromny kryzys. Znaczy, chciałam od razu powiedzieć, że nie z jednego kryzysu partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość, wychodziły. No przecież wiadomo, że był taki moment, kiedy uważano, że PiS się rozpadnie, a potem PiS 8 lat rządził. Więc to nie jest takie proste. Natomiast nieuchronnie zbliża się jedna rzecz. Odchodzi na emeryturę wcześniej czy później, raczej wcześniej, autorytarny lider. Trzymał wszystko w ryzach. A Prawo i Sprawiedliwość nie ma scenariusza, co zrobić po Kaczyńskim. Albo się pokłócą frakcje ze sobą, poszukując nowego, silnego lidera, albo trzeba sięgnąć będzie po jakieś demokratyczne rozwiązania, a PiS ich nie zna. A więc być może kryzys tak czy inaczej. No proszę, wszystko przed nami, słuchajcie. Do wyborów jeszcze bardzo dużo czasu w sumie, patrząc na kampanię, to jeszcze wszystko przed nami, wszystko może się dziękuję wydarzyć. Dziękuję pani redaktor. Także mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać nieraz. Dziękuję serdecznie. Do tego dnia, kiedy godzina zero wybije. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia.